jeden z Przemkiem Pawlickim. Zwija się z mocno cierpi Wolfinden. Zwija się z bólu Ty Wolfinden, który chyba tam jakoś nieprzyjemnie upadł na tor, leży pod bandą Przemysław Pawlicki. Od razu mi się przypomniała taka sytuacja z meczu sprzed 2 lat. Nie wiem, czy ty pamiętasz ten mecz, kiedy tutaj wszedł pod Krzysztofa Buczkowskiego takim atakiem piką na wejściu w tym samym miejscu w pierwszy wiraż Maciej Janowski. I później wjechał w nich jeszcze Przemek Pawlicki. Oczywiście to nie było, tamta sytuacja nie była na pierwszym wirażu, to było już w trakcie. To było trzecie okrążenie wtedy. Tak, drugie albo trzecie okrążenie. Może ty nawet lepiej pamiętasz, to już było w ferworze walki, już byli napędzeni, już tam adrenalina buzowała. No a i tutaj mamy w trzecim wyścigu taką no, niepotrzebną sytuację. Takie szczepienie na dojeździe, no bardzo zależało tutaj wszystkim na dobrym rozegraniu pierwszego wirażu. Czekamy na powtórki i po nich będziemy mogli Państwu coś więcej powiedzieć. Czyżby już oględziny lewego obojczyka Tya Wolfindena? Patrzmy. Wolfinden w żółtym tutaj się obejrzał. No i co tutaj się stało? I tutaj zahaczył po prostu Przemek Pawlicki, nadział się, jak to się mówi, nogawicą na hak motocykla Tya Wolfindena. No tak, rzeczywiście. A więc końcówka kewlaru chyba tutaj zahaczyła o hak Tya Wolfindena i nie wiem, czy to w przypadku Wolfindena nie jest ta sama ręka, która została kontuzjowana w meczu w Gorzowie w tamtym sezonie. A on takich kontuzji obojczyków to miał parę. Wiele, tak. Ja pamiętam, jak on parę lat temu jeździł w Grand Prix też ze świeżo podrutowanym obojczykiem i tam się przewracał. A więc cóż, pierwszy postulat z tego meczu, proszę Państwa, trzeba ściągacze dresowe montować do kewlarów. Bo ta sytuacja... Ale zdarza się już któryś raz ta sytuacja. Pamiętam. Ale wiesz, jaką ja pamiętam? No, z Patrykiem Dudkiem. Patryk Dudek to był pierwszy Speedway of Nations we Wrocławiu. Mhm. I wejście też w którymś wyścigu. Z Fredrikiem Lindgrenem. Gdzie też zaczepił w podobny czasem, nie zdawał sobie sprawy, że taki balast wiezie na swoim motocyklu i że tak to będzie skutkowało takim za dosłownie sekundę czy półtorej takim poważnym upadkiem na lewy bark, na lewy obojczyk. Powtórka na pewno w 4. Tak, mamy decyzję sędziego w 4 w pełnej obsadzie. Powtórka tego wyścigu 3. Patrzymy, Tya Wolfinden wstał, idzie o własnych siłach, także to jest najważniejsza informacja, że nie potrzebował pomocy ambulansu, by odwieziono go do parku maszyn, tylko o własnych siłach. O, właśnie teraz to widzimy.